Szanowni Państwo, kłaniam się nisko, szczęść Boże, na kolejnym spotkaniu w krakowskim klubie wtorkowym. No cóż, gdybym chciał powiedzieć, kim jest nasz dzisiejszy gość, no to musiałaby tutaj być zarezerwowana dodatkowa godzina tego spotkania. A tak powiem, Szanowni Państwo, krótko, człowiek orkiestra Wacław Cholewiński. Dobry wieczór. Spotykamy się dzisiaj, żeby rozmawiać przede wszystkim wokół Pana najnowszej książki. Cieniem będąc, cieniem zostałem. Mamy jeszcze 3 egzemplarze. Serdecznie zapraszamy do zakupu, Szanowni Państwo. Zanim jednak o samej książce, Panie Wacławie, gratulacje. Bo? 1905. Pogrom 1905. Bardzo dziękuję. I tutaj pierwsze pytanie. Dlaczego tytuł serialu TVP nosi tytuł Polowanie na ćmy, a nie Pogrom 1905? No najprostsza odpowiedź by była taka. Niech pan zapyta telewizję polską. Mogę tylko opowiedzieć historię, którą miałem i jak to się rozgrywało. Mianowicie serial i film, bo film fabularny też będzie na jesieni, miał nosić tytuł Pogrom 1905, Miłość i hańba. I to był tytuł, który był ustalony przez nas ponad 2 lata temu. Mówię przez nas, bo brało w tym udział 5 osób. Między innymi obecny prezes telewizji, a wówczas wiceprezes, również dyrektor od filmów w telewizji, a z drugiej strony producent wykonawczy i ja. Ktoś tam jeszcze był, 5 osób było. I zaproponowano nam 5 tytułów do tego serialu i filmu. Wybraliśmy ten honor, Pogrom 1905, Miłość i hańba, i tak miało być. Jakieś 2 miesiące temu, odbyła się, może 2,5 miesiąca temu, odbyła się kolaudacja filmu fabularnego, na którą zostałem zaproszony, przyszedłem. No i wygaszono światła, rusza film i widzę, że ma tytuł Polowanie na ćmy. I taka jest moja wiedza na ten temat. Niczego więcej nie mogę powiedzieć, poza tym, że przeczytałem gdzieś, że film ten fabularny, który będzie w kinach, ma mieć tytuł Pogrom 1905, Miłość i hańba. Więc być może tam się ostanie ten tytuł. Prace nad serialem trwały 5 lat. No tak, dlatego że zaraz po tym, jak ukazał się Pogrom 1905, zaprosił mnie do swojej audycji radiowej Mateusz Matyszkowicz. Tam żeśmy rozmawiali i kiedy żeśmy wyszli, no to zaczęliśmy rozmawiać o tym, że to jest materiał na dobry serial i film. I dosyć szybko Mateusz zorganizował spotkanie z producentem, z Michałem Kwiecińskim. No ale faktycznie to trwało wszystko 5 lat. To się wydaje bardzo długo, ale proszę sobie, proszę, żebyście Państwo mieli na uwadze, że nie da się zrobić filmu o Warszawie 1905 roku w Warszawie, bo takiej Warszawy po prostu nie ma. Dlatego nagrywano w Łodzi. Nagrywano w Łodzi, w Pabianicach, w Radomiu, w Sosnowcu, w Poznaniu, w Starej Wsi, jeszcze gdzieś tam. W Warszawie nagrywano tylko niektóre wnętrza. Choćby te lokacje zajmowały strasznie dużo czasu, a proszę też pamiętać, że przy tym filmie wyłączano na przykład z ruchu całe obszary miasta. Powiedzmy. W związku z tym na to trzeba było mieć zgody i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, jeśli Państwo oglądacie ten serial, to widzicie, jak niesamowita jest scenografia do niego. To są po prostu niebywałe rzeczy. W ramach żartu, naprawdę w ramach żartu, ja w tym filmie występuję przez 8 sekund, chyba. Przez 1,5 godziny, dosłownie. 1,5 godziny szykowano mnie dla tych 8 sekund. Więc możecie sobie Państwo wyobrazić, jak to jest niesamowita praca. Poza tym całkiem niedawno
Zamieściłem zresztą taki link na Facebooku. Z Filmwebu wziąłem całą listę osób, które pracowały przy tym filmie. I tam oczywiście nie są wymienieni statyści. I ja sam ze zdumieniem patrzyłem, to jest po prostu kilkaset osób. Kilkaset osób. Ja byłem dosyć często na planie, widziałem tę ekipę, ale nie miałem pojęcia, że to jest no aż tak wielka ekipa. Właśnie, panie Wacławie, ale tutaj się okazuje, że jak się chce, to może powstać produkcja, którą co tydzień ogląda kilka milionów ludzi. No tylko trzeba chcieć. A z czym się dzisiaj niestety kojarzy przede wszystkim TVP? Z TVP Info, z Disco Polo i od czasu do czasu z jakimś meczem piłkarskim albo siatkarskim. Szczęśliwie nie mam telewizora. To nie jest odpowiedź na moje pytanie. No nie, ale ja po prostu nie oglądam telewizji, więc trudno jest mi powiedzieć teraz, żeby... Znaczy, teoretycznie mógłbym obejrzeć swój serial, ponieważ producent mi przysłał i mógłbym wszystkie odcinki obejrzeć w komputerze, ale jakoś tak sobie wymyśliłem, że będę oglądał równolegle ze wszystkimi, więc oglądam ten film u moich przyjaciół po prostu. Więc no, tak się złożyło, że od wielu lat nie mam telewizora i tyle. No i nie czuję z tego powodu dyskomfortu. To były pierwsze gratulacje, panie Wacławie. Drugie gratulacje. Spotkaliśmy się tutaj ostatni raz 3 czy 4 lata temu, Leszku? 2 lata temu. 2 lata temu? 2 lata temu. 2 lata temu to była Jeżeli wyłączymy pandemię, to rok temu. No dobrze, nie. Jeżeli wyłączymy pandemię, to rok temu. I wówczas Adam Kalita na koniec pana zapytał, jakie są kolejne plany literackie. Ja właśnie gratuluję, ponieważ jest pan jednym, no jednak z niewielu autorów, który dotrzymuje słowa. Zapowiedział pan wtedy powstanie książka o Karolu Jaroszyńskim, najbogatszym Polaku, i ta książka powstała. Jak długo pan nad nią pracował? No to też bardzo trudno powiedzieć, dlatego że ja mam taki zwyczaj, że kiedy gdzieś tam coś czytam, ktoś mnie zafascynuje, to po prostu robię sobie jakąś notatkę, a później przez lata gdzieś coś trafiam, zapisuję, czasami jakieś zdanie, które mi przyjdzie do głowy i to trwa i trwa i trwa, a później nagle podejmuję decyzję, że będę o tej osobie pisał książkę. No i wtedy zaczynam taki bardzo, bardzo intensywny research i on pewnie trwa kilka miesięcy, ale to też nie można powiedzieć, że to zamyka sprawę zbierania materiałów, bo kiedy piszę, to nagle mi się jakieś tam okienko otwiera i zaczynam szukać. A jak zaczynam szukać, to otwiera mi się kolejne okienko. A znajdę coś, a tam jest znowu jakaś postać. I tak można w nieskończoność tak naprawdę, to w którymś momencie trzeba sobie powiedzieć, wystarczy i trzeba po prostu pisać. No i tak się dzieje, więc ja tę książkę skończyłem pisać dokładnie 28 czerwca. Przy czym no później oczywiście trwają jeszcze prace. Ja mam bardzo, bardzo dobrą, rzetelną panią redaktor, która czasami doprowadza mnie do białej gorączki, ponieważ żąda wyjaśniania jakichś szczegółów, a ja nie mam pojęcia i ona mnie zmusza do tego, żebym znowu szukał i szukał i szukał. Więc no tak naprawdę to prace nad nią trwały chyba do grudnia. Nad tą książką. No ale jest i mam nadzieję, że wreszcie jednak parę przynajmniej tysięcy ludzi będzie wiedziało, kto to jest Karol Jaroszyński, po prostu. A pan sam jak trafił na tę postać? Ja nie pamiętam. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Gdzieś po prostu musiałem przeczytać, ale... No, muszę państwu uświadomić, że na temat Karola Jaroszyńskiego, jak do tej pory, ja przynajmniej wiem o tym, że ukazały się
dwie cieniutkie broszurki, jedna troszkę większa książka, taka mająca 150 stron, tyle tylko, że ta trzecia ukazała się w grudniu ubiegłego roku, czyli dawno po tym, jak ja napisałem już swoją powieść. W związku z tym to jest postać absolutnie anonimowa dla nie wszystkich Polaków. Poza no, bardzo, bardzo wąskim gronem badaczy. I powiem od razu, że to jest dla mnie szokująca informacja, bo każdy Polak w miarę wykształcony zna największe dzieło życia Karola Jaroszyńskiego, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski. No każdy wie, że taka uczelnia jest. Tyle tylko, że nikt nie wie prawie, że ona jest dzięki niemu, bo on był fundatorem. Ale no tak się dzieje, no przy już paru moich bohaterach, przy Korwin-Mileckim, no wszyscy państwo znacie jego obrazy z jego kolekcji, tylko prawie nikt nie wie, że to były obrazy z jego kolekcji. No. Nie, Matejko na tronie, to jest jego obraz. No po prostu, on zresztą namówił Matejkę do malowania tego obrazu, więc... Gdzie w związku z tym, panie Wacławie, szukać przyczyny takiego stanu rzeczy? Dlaczego świadomość, że Polak był najbogatszym człowiekiem na świecie, a przynajmniej w Europie? Nie, najbogatszym na świecie na pewno nie był, natomiast był jednym... Książka była reklamowana jako najbogatszy człowiek na świecie, nie powiem przez kogo. Nie, no w Polsce był, był najbogatszym Polakiem i to jest niewątpliwe. Pragnę państwu uświadomić skalę jego majątku. To jest 200 miliardów, przeliczono ten majątek, 200 miliardów złotych, czyli powiedzmy sobie 40 miliardów euro. Czyli to są niezwykłe zupełnie pieniądze, abstrakcyjne absolutnie. Ale przyczyna, panie Wacławie, nie wiemy przyczyna, o tym człowieku. Przyczyna, dla której nie wiemy, myślę, że jest kilka. Pierwsza to jest w moim odczuciu taka, że Karol Jaroszyński był najbogatszym Polakiem w historii, oczywiście pomijając tam powiedzmy majątki Radziwiłłów i tak dalej, no bo je zresztą jest trudno ocenić. Ale to trwało bardzo krótko. On był najbogatszym Polakiem przez jakieś 9 lat. Od roku 1909 do roku 1918. To jest jedna przyczyna. Druga przyczyna jest taka, że był absolutnym przeciwnikiem komunistów, bolszewików. W związku z tym przez cały okres PRL-u nie wolno było tej postaci wspominać w ogóle. Trzecia przyczyna w moim odczuciu jest taka, że łatwo jest powiedzieć, no może w Cesarstwie Rosyjskim to on był strasznie bogaty, ale w II Rzeczpospolitej no to niczym się nie wykazał w sensie majątkowym. I prawda jest taka, choć to jest oczywiście prawda niepełna i można pokazywać, że gdyby poszedł na pewne koncesje, ustępstwa, to w dużej mierze swój majątek mógł odzyskać i mógł dalej być bardzo, bardzo bogatym człowiekiem. Jest wreszcie przyczyna, o której też się mówi, mianowicie, że był masonem, w związku z tym też nie wszystkie środowiska chciałyby o nim mówić. No i ta ostatnia to jest to, że Karol Jaroszyński nigdy nie założył rodziny, w związku z tym też nie było bezpośrednich następców, którzy dbaliby o pamięć o nim. Więc jak powiadam, przyczyn jest kilka, a pewnie jeszcze można by dodać kolejne, choćby to, że najpewniej nie był łatwym człowiekiem w rozmowach, na przykład z ministrami finansów II Rzeczpospolitej. W związku z tym usiłowano go i zepchnięto go na margines także w czasach II Rzeczpospolitej. Więc jak powiadam, tych przyczyn jest co najmniej kilka. Wszystkie są istotne, ale oczywiście ja sam jestem, podobnie jak pan, zdziwiony ogromnie, że
o takiej postaci prawie nikt nie wie. No, kiedy ja odkrywałem tego człowieka, to zastanawiałem się, jak byłoby możliwe, żeby na przykład o Rothschildzie nie powstały dziesiątki, setki książek, filmów i tak dalej, i tak dalej. No przecież to jest niemożliwe. Z całą pewnością o najbogatszych Francuzach, Niemcach i tak dalej, i tak dalej. O każdym z nich są dziesiątki materiałów. W Polsce o Jaroszyńskim prawie nie ma nic. Właśnie, prawie nie ma nic, panie Wacławie. To nie jest chyba książka, taka powieść biograficzna o tym człowieku. W moim odczuciu jest to przede wszystkim książka o wielkiej sprawie, jaką jest Rzeczpospolita Polska. Po pierwsze, właśnie dlatego, że nie jest za dużo, nie mamy za dużo materiałów o Jaroszyńskim, to moim planem było nakreślenie takiej panoramy realiów tego czasu, no głównie oczywiście czasu, kiedy Karol Jaroszyński dorabiał się tego wielkiego majątku, ale też czasu późniejszego, czyli II Rzeczpospolitej, w której Karol Jaroszyński no jednak przez jakiś czas był doradcą finansowym Józefa Piłsudskiego, czyli naczelnik państwa nie tylko znał, wiedział, słyszał o dorobku, ale też uważał, że to jest człowiek wizjoner, który może mu pokazać no, rzeczy, na których on się nie znał kompletnie. No, Piłsudski z finansami nie miał do czynienia, w związku z tym był ignorantem i szukał takiej zaufanej osoby, która mogłaby mu pokazać, w którą stronę warto iść w sprawach gospodarczych Polski. Więc ma pan rację. Co jest scena? Spotkanie naczelnika, przychodzi adjunkt, panie Karolu, naczelnik wzywa. No tak, i to jest specyficzny adiutant, bo to jest wieniawa. Właśnie. Ale pan ma rację, tak, to jest pewna narracja o Rzeczpospolitej, o tym, jak ona w sercach i marzeniach ludzi była przez długie lata, jak próbowano tworzyć pewne instytucje, nie mając pewności, że ta Rzeczpospolita powstanie, a później jak te kruche marzenia często no, szły do piachu. Karol Jaroszyński był wizjonerem, niewątpliwie. Na początku lat 20., kiedy Polska odzyskała niepodległość i dostała ten kawałek, niewielki kawałek Wybrzeża Morskiego, no Karol Jaroszyński już wówczas wiedział, że Polska musi mieć port morski i wymyślił, gdzie ten port morski będzie i na tym przegrał, bo wymyślił, że port morski będzie w Pucku. Kupił tam ogromne tereny. Port wybudowano w Gdyni. No ale sam pomysł, to, że wiedział, że trzeba, no to jest istotne. No, Karol Jaroszyński, który, jak powiedziałem, mógł odzyskać w dużej mierze swój majątek, ponieważ miał koncesję na dwa banki w II Rzeczpospolitej, tyle tylko, że znikąd nie mógł dostać kredytów. Znikąd. I to była zadziwiająca historia, ale oczywiście jeżeli się zagłębimy trochę w jego przeszłość, no to przestaje być dziwne, bo Karol Jaroszyński w czasach Cesarstwa Rosyjskiego uważał, że system bankowy rosyjski jest zagrożony przez finansistów niemieckich i żydowskich. Bardzo mocno się im postawił, doprowadził w dużej mierze do wyrugowania ich z Rosji. Bardzo walczył o to w II Rzeczpospolitej. A ponieważ był człowiekiem w sferach finansowych tych najwyższych Europy, oczywiście bardzo znanym, więc prowadził z nimi rozmowy i proponowano mu, że oczywiście dostanie kredyty pod jednym wszak warunkiem,
że niemieckie banki będą w II Rzeczpospolitej no, traktowane w sposób szczególny. Karol Jaroszyński odmówił i skończył tak, jak skończył, to znaczy jako no, raczej mało zamożny człowiek. A jaki wpływ na to, co przed chwilą pan powiedział, miała ta niezłomna, patriotyczna postawa Karola Jaroszyńskiego? Książka rozpoczyna się od kapitalnych słów bohatera. Jakim językiem on mówi? A, pewnie Rusin. Nie, 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 proszę państwa. Jestem Polakiem. Kim? No tak, ale to już jest czas II Rzeczpospolitej. Natomiast tu trzeba no, sięgnąć głębiej. No, Karol Jaroszyński wychował się w rodzinie dosyć zamożnej. To nie jest tak, że on robił karierę od pucybuta. Jego ojciec był właścicielem cukrowni, ale ważniejsze jest może co innego. Mianowicie ojciec Karola Jaroszyńskiego spędził rok w twierdzy kijowskiej za pomoc powstańcom styczniowym. Nie udowodniono mu tego, natomiast no, istnieje graniczące z pewnością podejrzenie, że jego działalność polegała na tym, że on finansował dostawy broni dla partii powstańczej. Ale znów jest jakiś ogromny dysonans, ponieważ po wyjściu z tej twierdzy kijowskiej ojciec Karola Jaroszyńskiego otrzymał zgodę na coś, na co zgodę otrzymało bardzo niewielu Polaków od władz carskich, mianowicie na możliwość skupu majątków po Polakach, którzy zostali za udział w powstaniu, za pomoc powstaniu styczniowemu, zostali z tych majątków wyrugowani. To jest dziwna sprawa. Bo oczywiście można znów stworzyć dwie teorie. Jedna to taka, że po prostu się bogacił i koniec, kropka. Druga oczywiście jest taka, że skupował te majątki Polaków po to, żeby zostały w polskich rękach. Żeby nie przejmowali ich Rosjanie. Pominąwszy to. Ojciec Karola Jaroszyńskiego umiera, kiedy on ma 7 lat. I cały obowiązek spada przede wszystkim na matkę i to z całą pewnością ten patriotyzm, ale nie tylko patriotyzm, coś o czym jeszcze będziemy mówili, to znaczy filantropię, dostał w wychowaniu od matki. Matka zajmowała się dobroczynnością na dużą skalę w Kijowie, w organizacjach katolickich. Natomiast ten cały patriotyczny anturaż, on wyniósł z domu. Ale zaraz można postawić znów znak zapytania. Jak to możliwe, skoro starszy z braci, a Karol miał 4 braci, jak to możliwe, skoro najstarszy z braci kupuje granit na pomnik dla cara? I otrzymuje mało chwalebny przydomek Kamień Junkier u Polaków kijowskich. Ale można pójść dalej. Dwóch synów siostry ginie w Katyniu. Oczywiście mamy taką dziwną bardzo mieszankę ludzi, którzy wychowywani są na dalekich kresach Rzeczpospolitej, ale powiedzieć Karolowi Jaroszyńskiemu, że Kijów to nie Polska, to w ogóle by mu się to nie mieściło w głowie. Proszę pamiętać, że mieszkało wówczas w Kijowie 70 tysięcy Polaków. W roku 1918-19 w Kijowie działa Polski Uniwersytet, wychowujący zresztą przede wszystkim kobiety, które później poszły, cudzysłów, w lud uczyć te dziesiątki, setki tysięcy analfabetów, którzy w II Rzeczpospolitej przecież byli.
No i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy bardzo, bardzo dziwną mieszankę różnych przypadków, ale niewątpliwie to dom rodzinny zaszczepił ten taki patriotyzm bardzo, bardzo głęboki w Karolu Jaroszyńskim. A z drugiej strony, znów, on był przecież lojalnym obywatelem rosyjskim. A przy całym swoim bogactwie, i tu pewnie państwa zaskoczę, to był człowiek, który postanowił się ożenić z córką cara. I nie był daleki od tego. Tatiana, córka Mikołaja, była mu przychylna. Co więcej, przy tej skali bogactwa, choć oczywiście rody królewskie czy cesarskie, no głównie jednak pomiędzy sobą zawierały związki małżeńskie, i te koligacje rzadko kiedy wychodziły poza ten arystokratyczny świat, ale przy tej skali bogactwa, majątku, jaki zgromadził mój bohater, on mógł sobie kupić każdy tytuł, każdy. A powiem tak, no dosyć łatwo było kupić sobie na przykład hrabiowski tytuł w Watykanie, jak zrobił choćby Korwin-Mikołajewski właśnie, o niebo biedniejszy od Karola Jaroszyńskiego. W każdym razie to był człowiek, który na dworze nie tylko bywał, na dworze cara rosyjskiego. On był tam no, częstym gościem. On był głównym fundatorem fundacji carycy w czasie wojny, takiej fundacji opiekującej się rannymi żołnierzami rosyjskimi i tak dalej, i tak dalej. Więc on był lojalnym obywatelem, ale też był absolutnie patriotycznym Polakiem. I kiedy nastała możliwość pracy, budowania zrębów tej Rzeczpospolitej, no to poświęcił bardzo dużo, żeby ona powstała. I musimy się zamienić mikrofonami. Można się napić piwa. Czy... Nie wiem, czy dobrze to czytałem właśnie z książki, panie Wacławie. Czy można powiedzieć o Karolu Jaroszyńskim, że był genetycznym antykomunistą? Chyba w jego pokoleniu dosyć trudno byłoby powiedzieć, że był genetycznym antykomunistą, ponieważ komunizm dopiero powstawał. Natomiast to był człowiek, który wymyślił, jak zniszczyć bolszewików. I co więcej, ten sposób mógł i powinien był zadziałać. Otóż on nie chciał ich zbrojnie wykończyć. On postanowił cały system finansowy Rosjan zawalić. Doprowadzić do krachu system finansowy. I to było absolutnie przy jego możliwościach, to było do przeprowadzenia. Wszedł w układ z Anglikami. Problem polega niestety na tym, że sojusze z Anglikami dosyć często zawodzą. I Anglicy wypłacili pierwszą transzę pieniędzy, ale już następnych nie wypłacili. Niestety plan wziął w łeb. Ale bolszewicy wiedzieli o tych planach, znaczy na pewno się dowiedzieli i nie zapomnieli o tym. I w roku 1928 postanowili zabić Karola Jaroszyńskiego, który oczywiście przez cały czas działał na rzecz ich obalenia. I w roku 1928 dokonano zamachu na Karola Jaroszyńskiego, w sposób zresztą dosyć typowy dla komunistów, mianowicie zatrutą szpilką. W latach 70. był taki głośny zamach na któregoś z dysydentów, chyba bułgarskich. Natomiast Karola Jaroszyńskiego taką
zatrutą igłą trafiono w Operze Paryskiej. On przeżył dzięki natychmiastowej prawie pomocy. Przeżył, jakkolwiek nigdy już zdrowia nie odzyskał. Także z całą pewnością był ważnym przeciwnikiem dla bolszewików, bo gdyby był hetką pętelką, to by po prostu odpuszczono i nikt by nawet nie zwracał na to uwagi. No, Karol Jaroszyński zresztą w dużej mierze finansował armię białych generałów. W związku z tym no, wrył się w pamięć na pewno komunistom. Panie Wacławie, tutaj kwestia najważniejsza. Tak jak powiedzieliśmy, to powieść biograficzna, ale przede wszystkim powieść biograficzna o Rzeczypospolitej. No i tutaj jest to, co za mną chodzi i czego ja nie rozumiem. Najnowsza historia Polski, historia nowożytna. 1795, trzeci rozbiór Polski, Polska znika z map. Coś tam okresu napoleońskiego, Polska wraca, ale co tam się za bardzo działo, to my nie wiemy. Potem wybucha powstanie listopadowe, kończy się, mija 30 lat, nie wiemy, co się działo, powstanie styczniowe, przegrane, mijają kolejne lata, odzyskujemy niepodległość. Co się działo w Polsce, co się działo z polską mentalnością, co się działo z polskim społeczeństwem przez 123 lata? Dlaczego nie jesteśmy o tym uczeni w szkole? Jak to jest, że nie było państwa, a naród przetrwał? Jak ja to jest, co powiedzieliśmy? Karol Jaroszyński, nie jestem Rusinem, jestem Polakiem. Ja tu wyczuwam, panie Tomaszu, w pańskich słowach taką sugestię, że to ja mam wypełnić te luki. No. Nie dam rady. Nie dam rady, przynajmniej nie wszystkie. A co się stało z polską mentalnością? Ja powiem tak, że okres historyczny, który mnie najbardziej frapuje, no to jest ten przedział od powstania styczniowego jednak. I moja wiedza o tym wcześniejszym czasie, powiedzmy od powstania kościuszkowskiego czy od trzeciego rozbioru Polski do powstania, znaczy powiedzmy do roku 1860, nie jest za wielka. Natomiast mogę chyba dosyć precyzyjnie mówić o tym czasie od powstania styczniowego do powstania II Rzeczpospolitej. No więc co się działo z polską mentalnością? Upadek powstania styczniowego no to jest czas bardzo szybkiej rusyfikacji. Bardzo szybki. To nawet państwo nie wyobrażacie sobie, jak szybko następował. Co jest oczywiście w jakiejś mierze też zrozumiałe, ponieważ po pierwsze utrata nadziei na odzyskanie tego państwa, no jednak nieudane powstania, ogromne represje, tysiące osób straciło życie, tysiące czy dziesiątki tysięcy zesłanych, konfiskata majątków, zakaz używania języka i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie mamy dwujęzyczne szyldy. Karierę można zrobić wyłącznie używając języka rosyjskiego. Duża część inteligentów studiuje w Rosji, a jeśli tak jak mój dziadek usunięty ze szkoły, no to studiuje w Belgii, więc Polska bardzo szybko się zmienia i to zmienia w sposób radykalny, stając się częścią imperium w dużej mierze. Z drugiej strony, ale to tak zawsze bywa, przepraszam, zawsze tak bywa, że buntują się nieliczni. Oczywiście no mamy dwie szkoły radykalnie odmienne. Jedna to jest no prący do starcia zbrojnego PPS, przy czym dla jasności no, ten, kto czytał mój pogrom 1905, wie, że Piłsudski w roku 1905 był przeciwnikiem walki zbrojnej.
On został na takiej naradzie pod Warszawą przegłosowany przez swoich współtowarzyszy i dlatego zaczęto strzelać. Natomiast no jest oczywiście drugi nurt no, tej pracy organicznej. Tu oczywiście rzuca się, czy przywołuje się na sztandary nazwisko Dmowskiego, ale te podziały idą na różnych poziomach, bo przecież może chyba w 1906 z kolei ja piszę o tym, jak w zakładach pracy robotnicy zrzeszeni w różnych związkach no, naparzają się wzajemnie, mając odmienne koncepcje, już nawet nie dotyczące kwestii narodowościowych i odzyskania wolności, tylko na przykład tego, czy strajkować, czy pracować, organizacji związkowych i tak dalej, i tak dalej. Rok 905 jest szalenie istotny, ponieważ, znaczy na pewno jest bardzo istotny, ponieważ po raz pierwszy od powstania styczniowego na przemoc Rosjan bardzo brutalną odpowiedzieli Polacy strzałami. To jest pierwsza sprawa. Ale drugą sprawą, być może nie mniej ważną, są sprawy socjalne. Proszę pamiętać, że nie było żadnego ustawodawstwa do 905 roku, które ograniczałoby na przykład czas pracy robotników. Oni pracowali po 12, 14, a czasami jeszcze więcej godzin. A 905 przyniósł to ograniczenie właśnie do 12 godzin. Poza tym 905 doprowadziła też do tego, że początkowo w szkołach prywatnych pozwolono na używanie języka polskiego, a później również w państwowych szkołach. Więc to był absolutny przełom i no, dał szansę na jakąś rekultywację polskości, na zmianę. I myślę sobie, że w 905 roku ta grupa Polaków, którzy uwierzyli w to, że jest możliwe odzyskanie niepodległości, urosła niepomiernie. Ilu było, panie Wacławie, takich rodzin jaroszyńskich pod zaborami? Takich jak chociażby matka Karola, którzy byli mecenasami sztuki, filantropami i tak dalej, którzy starali się uratować polskość, jakkolwiek to nie zabrzmi, dając na to pieniądze. Pan Tomasz tutaj mówi o filantropii, o rodzinie jaroszyńskich, bo młodszy brat Karola Jaroszyńskiego, który miał artystyczną duszę, był przyjacielem Szymanowskiego i Rubinsteina i to on w dużej mierze ich finansował. Ale tak jak pan mówi, no to była rodzina, w której chyba rozumiano, że posiadanie pieniędzy wiąże się też z pewnym rodzajem powinności wobec innych. Mój bohater naprawdę na niewyobrażalną skalę pomagał innym. Proszę pamiętać, że kiedy wybuchła I wojna światowa, Polacy walczyli w trzech armiach, trzech różnych zaborców. Z armii niemieckiej i z armii austriackiej do niewoli rosyjskiej poszło co najmniej kilkadziesiąt tysięcy Polaków. Oni tkwili w obozach w bardzo złych warunkach. Bardzo wielu z nich umierało, a Karol Jaroszyński zorganizował dla nich pomoc na ogromną skalę. Więc prawdopodobnie wiele tysięcy istnień ludzkich zostało dzięki temu ocalonych. Ale tworzył dziesiątki, jeśli nie setki ochronek dla polskich dzieci, polskich sierot, dzieci bierzeńców, które z całą pewnością umarłyby bez tej pomocy. Mam wrażenie, że nie najgorzej to opisałem w tej powieści. Fundował dziesiątki stypendiów dla polskich studentów.
A wreszcie, kiedy w 1917 roku zaczęły na terenie Rosji powstawać polskie jednostki wojskowe, to również tę działalność finansował. Więc no a trzeba ciągle pamiętać, że on jest głównym fundatorem KUL-u. KUL powstawał nie wcale nie w roku 18, 19 czy 20. KUL powstał tak naprawdę w roku 1916, kiedy zaczęto prowadzić na ten temat rozmowy i Karol Jaroszyński zadeklarował wobec swojego przyjaciela, który został pierwszym rektorem zresztą później Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zadeklarował, że będzie finansował, będzie pomagał i od początku to robił, więc poświęcił sporo swojego majątku na tę działalność, ale też, tak jak wspomniałem wcześniej, z całą pewnością też tysiące Rosjan przeżyły dzięki jego pomocy, dzięki temu, że no, był głównym fundatorem tej Fundacji Opieki nad Rannymi Żołnierzami Rosyjskimi. Karol Jaroszyński, panie Wacławie, to nie tylko właśnie filantropia, to nie tylko mecenat sztuki, to również, na co zwrócił uwagę w jednym ze swoich programów, Rafał Ziemkiewicz, który zapomniał tytułu książki i nazwiska głównego bohatera tej książki, że ten człowiek powinien być jednak wzorem przedsiębiorczości i dlatego właśnie o nim powinniśmy się uczyć w szkołach. Na okładce czytamy, że wygrał 774 kilogramy złota. Tylko że tego, no cóż mówiąc właśnie, nie przebimbał, potrafił to również zainwestować. To nawet nie tak. No to proszę. Otóż Karol Jaroszyński w roku 909, kiedy wygrał w Monte Carlo te 774 kilogramy złota, to jest najwyższa wygrana w historii Monte Carlo. To znaczy była druga, mniej więcej taka sama, ale jakiegoś Anglika czy Amerykanina, ale tam podejrzewano oszustwo. Otóż Karol Jaroszyński miał wówczas lat 30, a wcześniej był takim bon vivantem, człowiekiem, który przegrywał masę pieniędzy w tym Monte Carlo. Wcześniej to bracia musieli go wykupować, ponieważ przegrał wszystko, co miał i jeszcze podpisał jakieś tam weksle i tak dalej, i tak dalej. I zanim wygrał 774 kilogramy, również był przygotowany, że w razie czego bracia mnie wykupią. No tak zakładał, jakkolwiek no to już doszło do tego, że bracia ustanowili kuratelę nad jego częścią spadku po ojcu, no bo się bali, że on może wszystko poprzegrywać. I jest coś, co jest trudne do zrozumienia. Bo on wygrał te 774 kilogramy złota, to wcale nie one stały się podstawą jego majątku. Dzięki tym pieniądzom on mógł spłacić długi i kupił jakiś dom w Monte Carlo. Natomiast to spowodowało, że zdjęto kuratelę z jego akcji cukrowni, którą odziedziczył. A mówię o czymś niezrozumiałym, to jest właśnie ta przemiana Karola Jaroszyńskiego. On już nigdy więcej nie grał hazardowo i być może zmienił hazard ruletki czy kart na hazard w prowadzeniu interesów. Być może to były te emocje, które po prostu przeniósł. Ale dlaczego mówię, że być może przeniósł ten hazard? Mianowicie to jest niebywała historia, ponieważ Karol Jaroszyński, kiedy zdjęto tę kuratelę z jego udziałów w dziedziczonej cukrowni, on obwieścił swoim braciom, że on zastawi te akcje. Co się spotkało oczywiście z bardzo nieprzychylną reakcją braci, no bo zastawi, straci ten majątek, przejdzie w ręce obce, nie polskie. Ale Karol Jaroszyński był konsekwentny, zastawił i za to kupił 30% akcji jednego z banków. Te 30% akcji wystarczyło mu do tego, żeby mieć przewagę w Radzie Nadzorczej, czyli stanąć na czele banku. I pierwszą decyzją, którą podjął Karol Jaroszyński, było udzielenie sobie samemu pożyczki
tak dużej, że nabył za to, uwaga, 30% akcji kolejnego banku. Co dało mu przewagę w Radzie Nadzorczej? Stanął na czele drugiego banku i co zrobił? No już państwo wiecie, prawda? Dzisiaj prawdopodobnie Basia Schabowska, która prowadziła mój wieczór w czwartek, powiedziała, Komisja Nadzoru Finansowego, dobrze, że wówczas nie istniała, bo oczywiście nikt by się na takie działanie nie zgodził. No ale Karol Jaroszyński stał się właścicielem 12 banków, ogromnych banków, nie jakichś prowincjonalnych. Ale to był bardzo mądry człowiek. Znaczy banki rzadko przynoszą straty, ale Karol Jaroszyński dywersyfikował swój majątek natychmiast. Proszę sobie wyobrazić, że mija 5 lat między 909 a 914 i 30% produkcji cukru całego cesarstwa jest w rękach Karola Jaroszyńskiego. Karol Jaroszyński jest właścicielem wielu hut, kopalni. Bierze się za transport kolejowy, bierze się za transport rzeczny. Jego majątek rośnie w sposób niebywały, ale też jego obciążenia rosną w sposób niebywały. No i w tymże 914 roku jest prawdopodobne, że nastąpi gigantyczny krach Karola Jaroszyńskiego. Otóż w 914 roku piętrzą mu się płatności i gdyby nie zdarzenie, które było tragedią dla milionów ludzi, to być może nie mielibyśmy najbogatszego Polaka w historii już w 14 roku. Ale wybucha pierwsza wojna światowa i Karol Jaroszyński zostaje głównym dostawcą armii rosyjskiej. No i możecie sobie państwo wyobrazić, co to oznacza. Staje się no, absolutnie jednym z najbogatszych ludzi w Rosji, w Europie, na świecie. Ale też dla jasności no, trzeba powiedzieć, że Rosja to taki specyficzny kraj, w którym nie dało się ani wówczas, ani dzisiaj, nie da się robić interesów od tak. Karol Jaroszyński był mądrym człowiekiem i wiedział, no, że istnieje taka instytucja jak powiedzmy Rady Nadzorcze, taka instytucja, która do dzisiaj świetnie działa i w której się obsadza ludzi, którzy niekoniecznie są fachowcami w jakiejkolwiek dziedzinie, ale mogą swoimi wpływami albo swoją specyficzną wiedzą zapewnić, że i firma, i jej właściciel będą czerpać z tego korzyści. W związku z tym Karol Jaroszyński w swoich spółkach kogo zatrudnia? Ministrów, byłych ministrów cesarskich, szefów policji i tak dalej, i tak dalej. Więc w związku z tym on jest z wielu, że tak powiem, miejsc chroniony, ma wiedzę odpowiednią, ale to w dalszym ciągu nie zmienia mojej opinii, że to był niezwykle prężnie działający inwestor, człowiek, co trzeba zaznaczyć, bez żadnego wykształcenia finansowego. To jest człowiek działania, człowiek, który zakończył swoją edukację na szkole handlowej, żadnych studiów nie miał ochoty robić. Porywał się na przedsięwzięcia niezwykle ryzykowne, ale wygrywał. Znaczy wszyscy inwestorzy, również w tych na przykład bankach jego, chronili go jak największą perłę, najbardziej znaczącą, ponieważ on im przynosił nieprawdopodobne dochody. Panie Wacławie, książka życzę, żeby sprzedała się w co najmniej kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy, ale życzę również, żeby powstał film, który obejrzą miliony, dziesiątki milionów. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Niech się uczą od Polski, jacy my jesteśmy zdolni.
No to jest życzenie, które słyszę już od wszystkich, ale ode mnie po raz pierwszy. Którzy książkę czytali albo słuchali o niej. Tak, bo to jest materiał absolutnie na film, na serial. Tego człowieka należy przypomnieć. Ja tylko może powiem Państwu no drobny szczegół, który już panu Tomaszowi powiedziałem. Zostałem zaproszony przez Mirka Chojeckiego do współpracy przy produkcji takiego czteroodcinkowego filmu dokumentalnego, który będzie wyświetlany na Zachodzie. Nie dla polskiego widza, tylko dla zachodniego widza. No i tam był taki pasus, że Polacy w Rosji carskiej, niektórzy Polacy się bogacili i tak dalej, i tak dalej. No i ponieważ ja obrabiałem ten tekst literacko, no dopisałem tam Karola Jaroszyńskiego. No i siedzimy w parę osób, no i oni mówią, no dobrze, no ale jak tego człowieka sprzedać? Jak pokazać tym ludziom na Zachodzie, że warto taką postać znać? Warto ją znać? Ja mówię, proste. Powiedzieć, że jego majątek to 40 miliardów euro. No taka prawda, 40 miliardów euro, no. Abstrakcja kompletna. Z mojej strony tyle, szanowni państwo. Nagrodźmy pana Wacława brawami. Bardzo dziękuję. Szansa na pytania. Twoja Magda chce. Proszę bardzo. Ja, jeśli pozwolisz, to wrócę do polowania na ćmy, o którym mówiliśmy, czy mówili panowie na początku. I tak chciałam do takiej kuchni zaglądnąć trochę. To znaczy, chciałam zapytać, jaki miałeś wpływ na przykład obsadę aktorską? Jak wyglądało, powiedzmy, już sam scenariusz, tworzenie scenariusza? Czy twoje sugestie a propos jakichś scen, kolejności tych scen, prowadzenia tych wątków już, przełożenia tych wątków na obrazy, czy miałeś jakiś wpływ na to? Zacznijmy od obsady. Na to ma głównie wpływ jednak reżyser i producent, więc mój wpływ bardzo niewielki. Chciałem, żeby główną rolę męską zagrał mój przyjaciel, nie będę wymieniał nazwiska, aktor. No rolę Greena. Żeby była jasność, jak Przemek Stipaj w tej roli, ale nie wiedziałem wówczas, że Przemek zagra tę rolę. Ja wcześniej myślałem o innym moim przyjacielu. Powiedziano, że za stary i go nie wzięto. Bardzo żałowałem, ponieważ to jest, jak powiedział Przemek, rola dla aktora marzenie. Absolutnie marzenie i to wiem. Udało mi się kilku aktorów, moich znajomych, do bardzo niewielkich ról, między innymi pewnego krakowskiego aktora, zaproponować, ale oczywiście oni musieli pojechać na casting i przejść przez ten casting. Więc jak powiadam, mój wpływ na obsadę był niewielki bardzo. Natomiast jeżeli chodzi o scenariusz, to tu jest bardziej skomplikowana sprawa. Mianowicie ten scenariusz pisały dwie panie. Jedna z Warszawy, druga z Krakowa. Czyli Kraków ma swój udział. Pani z Krakowa jest historykiem z wykształcenia. A ja byłem w takiej roli, cudzysłów jest oczywiście potrzebny, nadzorcy. To znaczy byłem konsultantem, przy czym na szczęście moje relacje z producentem i z paniami, które pisały scenariusz, były na tyle dobre,
że nie tylko mogłem, ale i zmieniałem bardzo wiele. Panie często mnie wypytywały o bardzo, bardzo szczegółowe sprawy. Na przykład o to, gdzie w Warszawie konkretnie, w którym miejscu była siedziba ochrany. Co wcale nie było takie proste, żeby to sprawdzić. No i tak dalej, i tak dalej. Więc dosyć dużo, jak powiadam, zmieniałem. Ale co więcej, ponieważ, jak powiadam, miałem bardzo dobre relacje z ekipą, w związku z tym byłem często na planie filmowym. I nawet tam czasami zdarzało mi się ingerować w to, co nagrywano, i moje sugestie uwzględniano. I podam prosty przykład bardzo. W Poznaniu nakręcano taką scenę uliczną, no i są dziesiątki statystów, którzy idą, kręci się ich, idzie para młodych ludzi, która się trzyma za rękę. No w 1905 roku to po prostu nie było możliwe. W związku z tym, no natychmiast idę do reżysera, kręcimy dubla i tyle, no. Więc no dobrze jest, po pierwsze, jeżeli autor ma dobre relacje z ekipą. Powtórę, jeśli może uczestniczyć w realizacji filmu na każdym etapie. Mnie się to udało. I co więcej, mam wrażenie, że wyniosłem z tego filmu nie tylko dobre odczucia, ale też przyjaźnie z paroma osobami, co jest niezwykle ważne. Jedno zdanie, mówi pan właśnie tutaj o tym, że wtedy nie chodzili za rękę. No mi się tutaj przypomina jedno spotkanie z panem Markiem Krajewskim. Nie pamiętam już, czy dotyczyło książki z serii MOK, czy Popłaski, tak. Panie Marku, pan napisał, że miał tutaj 4 guziki. Ja sprawdziłem, w 1912 nosili tu 3 guziki. Dlaczego pan kłamie? No to jest tak, że można sprawdzać. No ja mam ten zwyczaj. Sprawdzam. A na koniec i tak się okazuje, że gdzieś mógł zostać jakiś błąd. I to po prostu się zdarza. I wiecie państwo, no jest tak, że ta książka idzie do drukarni, dosłownie. Następnego dnia idzie do drukarni i na samym początku, w pierwszym rozdziale jest scena taka szpitalna i tam policjant pyta o pewnego polskiego zamachowca. Mój bohater mówi tak, wymienia go z imienia i nazwiska i dostaje z wydawnictwa, a książka jest po wszystkim, po redakcji, po korektach, no po wszystkim już. Już dosłownie ma iść do drukarni. I dostaje maila z wydawnictwa, panie Wacławie, ale w tekście jest inne imię i w przypisie jest inne imię. I po prostu łapie się za głowę, jak to w ogóle jest możliwe. No jest możliwe, po prostu. Właśnie, ja też łapię się za głowę, nie Popławski, tylko Popielski, proszę państwa. Ja tej książki oczywiście nie czytałem, tej akurat, mogę powiedzieć, bo to nie miałem możliwości. Odnośnie Jaroszyńskiego akurat przypuszczam, że w kasynach w Monako znają ten fakt i są na przykład jakieś dowody łącznie z informacją, że tu się wygrywało dużo pieniądze. Ja nie wiem, czy pan korzystał z takiej. Również o Jaroszyńskim słyszałem kiedyś pierwszy raz, potem akurat nie zajmował, w prywatnych tak zwanych kasynach, tu nawet w Krakowie, w Zakopanym, w Krynicy, które były w czasach latach 80. Chyba pan słyszał o takich rzeczach. Ale wie pan co, ja nie do końca rozumiem, co pan... A przepraszam bardzo, nie, może źle ustawiłem akurat.
Niżej mikrofon. Ja nigdy nie byłem w kasynie, więc trudno mi powiedzieć. No to szkoda. To szkoda właśnie, że te akurat informacje o Raszyńsku się kręciły wśród graczy w kasynie. Że był taki Polak, który akurat coś tam wygrywał i to duże pieniądze. To jest jedna taka sprawa. Uwaga. Mogę powiedzieć, że jeszcze taką rzecz. Nasuwa mi się taka konkluzja akurat z tej całej opowieści o Jaroszyńskim, że był bogaty człowiek, jakby nie było, skorzystał z swoich możliwości wizjonerskich. Można powiedzieć, no prawie, że Jan Zamoyski czy Lubomirski. Efekt jest taki, ale wyszedł trochę jak Zabłocki na mydle. I jak w Lispiańcu napisałem, miałeś chłopiec złoty róg, nikt z tego nie skorzystał, jakby nie było. I tym powodem chciałem się zapytać, jaki powód tego jest? Oczywiście... Już panu wyjaśniam. Ja tylko jeszcze to kończę, dobrze? Jeszcze można. Jest to jakieś, można powiedzieć, odzwierciedlenie dzisiejszych czasów, że Polacy akurat, jakby nie było, robią pewną karierę, tą pozytywną, w jaki sposób zostaje to potem może nie zaniechane, ale wykorzystywane w niewłaściwy sposób. I na zakończenie, no dziękuję, bo ja mam powiedzieć, że jestem zadowolony, że taka książka powstała i myślę, że dzięki tej książce te osoby, które przeczytają i przekazują jakąś tam wiadomość do przeczytania, ludzie się z tą osobą zaznajomią. Proszę, dziękuję bardzo. Dlaczego Karol Jaroszyński, który był miliarderem i w gruncie rzeczy nawet po wybuchu rewolucji bolszewickiej dalej nim być powinien, nim nie był. Otóż Karol Jaroszyński w roku 1918 musiał uciekać z Petersburga, ponieważ bolszewicy by go zamordowali. Uciekł do Kijowa, później na Krym, w roku 1920 wyjechał na zachód. I proszę sobie wyobrazić, wszystkie banki Karola Jaroszyńskiego miały swoje filie na zachodzie. One działały dalej. Czyli logiczne by było, zjawia się na zachodzie, jest właścicielem banków, które istnieją, działają. Tyle tylko, że Karol Jaroszyński uciekając z Petersburga, uciekał tak jak stał. W związku z tym nie zabrał ze sobą oryginałów akcji. Myślę, że dosyć świadomym działaniem bankierów na Zachodzie było to, że zażądano od niego tych oryginałów. Nie mógł ich przedstawić. Toczył bój sądowy dosyć długo o odzyskanie swojej własności, ale tego boju nie wygrał. I jedyne, co otrzymał, to stosunkowo niewielką rentę od tych banków dożywotnią, ale to były bardzo skromne pieniądze. A jak powiedziałem, pamiętano mu jego działalność wcześniejszą. W związku z tym nigdzie kredytów nie dostał. Co więcej, jeszcze w roku 1919-1920 Jaroszyński, licząc na to, że bolszewicy padną, kupował ogromne majątki. Już nawet będąc na emigracji, kupował wielkie majątki ziemskie na terenie, powiedzmy, dzisiejszej Ukrainy, ale nie tylko, licząc, że kiedy bolszewicy upadną, no to odbuduje swoje imperium, mając tam ogromne zasoby kopalin i tak dalej, i tak dalej. No to były nietrafione niewątpliwie inwestycje. Mówiłem już o Pucku. W związku z tym no, umierał jako 51-letni mężczyzna. No, nie powiem, że biedny, bo on nie był biedny, ale nie był też bogatym człowiekiem. Bardzo bym chciał, żeby się stało tak, jak pan powiedział, żeby dzięki tej mojej książce, a może także gdyby powstał film, żeby pamięć o tej postaci przetrwała, była, żeby był w powszechnej naszej świadomości, bo niewątpliwie jest to człowiek wart uwagi ze wszech miar.
Nie ma już więcej chętnych do rozmowy. Może ja... Nie. Magda, ale ty już zadawałaś pytanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jacku, jak ja się niezmiernie cieszę, że mamy cię dzisiaj tutaj u nas w naszym gronie. 905. Film. Następna książka. Jaroszyński. To tak fajnie ze sobą współgra. To jest jedna wielka ciągłość. Ja jestem niezmiernie szczęśliwy z tego powodu, że tak nam się fajnie poukładało. To tyle. No to powiem więcej. Powiem tak, że będziesz miał przyjemność w dalszym ciągu. Ponieważ ja napisałem już książkę o Alfredzie Potockim, co oczywiście nikomu z Państwa też nic nie powie. Julian Aleksander Bałaszewicz, niezwykła postać, człowiek, który podszył się pod Alfreda Potockiego, człowieka o 30 lat starszego od siebie. I to był najważniejszy rosyjski agent po powstaniu styczniowym, który rozwalił całą polską emigrację i nie tylko polską zresztą. Też postać niezwykła, ale jako ciekawostkę powiem, że kolekcjoner, antykwariusz starożytności, człowiek, od którego kolekcję kupił car i ona jest do dzisiaj w Ermitażu. Przepraszam, ale czy pracując nad tą książką, czy to jest powód, dla którego nie pojawił się pan na meczu Legii z Widzewem? To nie jest powód. Przez kilkadziesiąt lat bywałem na każdym meczu Legii. Teraz jest to rzadki przypadek, ale oglądam każdy, który mogę. Tomasz, wprowadziłeś dodatkowy wątek, a ja jeszcze nie skończyłem. Cieszę się, że taki dobry worek rozwiązałeś, Wacławie, zapowiadając kolejną książkę, kolejną historię. Ale tak pomijając to wszystko, od dłuższego czasu żyjemy tymi historiami i tymi książkami, które ty nas raczysz. W różnych rozmowach usłyszałem coś takiego, że rok 1906 był ważniejszy od 1918. Usłyszałem, gdzieś tak usłyszałem. Chciałbym twoje uzasadnienie, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda i dlaczego ktoś mógł tak myśleć, że to jest ważniejszy rok? Po pierwsze, masz rację, 906, a nie 905. Dlatego, że tak naprawdę mamy rewolucję 905-907, ale jej apogeum to jest 906 rok. To wówczas dochodzi do kilkuset zamachów. Ja nie wiem, czy jest ważniejszy. Może nie jest ważniejszy, ale jest równie ważny. Ale to ja już w pewnej mierze o tym mówiłem. To znaczy Polska się wynaradawiała w tempie Polska. Obszar, na którym mieszkali Polacy, wynaradawiali się w sposób nieprawdopodobny i bardzo szybko, naprawdę bardzo szybko. I są na to dziesiątki świadectw, tysiące świadectw. Więc ten przełom, że zaczęto strzelać, on jest niezwykle ważny. No po drugie, to są te sprawy socjalne, o których mówiłem. Poza tym pamiętajcie Państwo, że bez tego właśnie przełomu socjalnego na przykład kobiety nie dostałyby praw wyborczych w Polsce prawie natychmiast po odzyskaniu niepodległości. No jako pierwsze w Europie przecież, nie wiem czy nie na świecie. Więc to był też przełom mentalny absolutnie. Świadomość tego, że jesteśmy jednak odrębnym narodem, choć podzielonym na trzy zabory, została dzięki rewolucji 905-7 roku po prostu odbudowana. Okej, to teraz jeszcze, żeby szybko zakończyć, wariant. Pierwsze,
Jak opowiadałeś o tym, że bogatym Polaku, a bohaterze tej książki, z którą jesteśmy tu u nas dzisiaj, w pewnym momencie miałem takie skojarzenie, jakby tak trochę był to drugi Wokulski. Nie wiem, na ile jest to prawdziwe, na ile... Wokulski to mógłby mu buty czyścić ewentualnie, bo to w ogóle nie ta skala. No to przepaść, po prostu to przepaść. No to tak jakbyś chciał, nie wiem, z Rothschildami równać jakiegoś spekulanta w Polsce. No. No, to po prostu inna skala, zupełnie. Tak sobie poza tym to też mentalnie kompletnie inny człowiek. No, Jaroszyński był ryzykantem niezwykłym. Był wizjonerem, człowiekiem, który miał plany dotyczące nie sklepu, nie sieci handlowej, tylko całego kraju czy całego imperium. To po prostu ta skala. Inaczej, więc, ale oczywiście można by też tracił szukać skojarzeń. Inaczej. Tracił majątek inaczej, tak? Można szukać skojarzeń takich, no praca. Tak, no to są właściwe skojarzenia, tylko jak powiem, inna skala zupełnie. Ja mam jeszcze jedno, bo mówiłem o wariach, mam jeszcze jedno waria, czyli takie trochę z boku, prawda? Jak oglądam, ten odcinek oglądałem, miałem tą przyjemność, muszę ci powiedzieć, że, a wspominałem przed naszym spotkaniem dzisiaj, że scenografia mnie urzeka, jest nieprawdopodobnie prawdziwa, urokliwa. Czy miałeś na to jakikolwiek wpływ, bo to wiesz, bo to chodzi o wierność, prawda? O barwę, o atmosferę, o wiele różnych. Na samą scenografię na pewno nie, żadnego. To jest absolutnie zasługa ekipy. Zdjęcia w moim odczuciu genialne Maćka Lisieckiego, znakomitego operatora. Boję się, że... Podzielam tu obawy Przemka Cieślaka, że za długo w Polsce nie popracuje, niestety. Ale też przecież państwo zwrócili uwagę na fantastyczne, w moim odczuciu, fantastyczne pomysły reżysera, bo przecież pomarańczarka, żydowskie dziecko ze starcem, no Picassa, no genialne pomysły, po prostu to jest genialne, ale to ja nie miałem z tym nic wspólnego, dla jasności. To Michał Rogalski, reżyser, wymyślił fantastycznie i jestem mu za to ogromnie wdzięczny. Natomiast no, jeżeli chodzi o atmosferę, no to zdarzało mi się po prostu, jak powiadam, czasami interweniować. No powiem, no dam kolejny przykład. Green i generał Margrawski, ich relacja. No panie, które pisały scenariusz, miały wrażenie, że Green jest partnerem dla Margrawskiego. Że może z nim dyskutować jak równy z równym. Proszę państwa, szef ochrany takiego policjanta, o tak i następnego dnia jest już na Syberii, po prostu. No i panie musiały to zrozumieć, żeby napisać tak, jak napisały. Pamiętajcie też państwo, że od początku ekipa wymyśliła, że w rolę obcokrajowców wcielą się obcokrajowcy. I to jest super, absolutnie, tak. Znaczy oczywiście Rosjan grają Ukraińcy generalnie, ale oczywiście dla nich język rosyjski jest często pierwszym językiem, więc nie ma tutaj szansy, żeby się mylili. Poza tym zatrudniono do wszystkich scen językowych konsultantów językowych, więc to jest super. No po prostu super. Inna sprawa, że ten film po prostu kosztował duże pieniądze, ale taki film historyczny
musi kosztować bardzo duże pieniądze, ale co więcej, z tego co wiem, no Telewizja Polska liczy na to, że ten film będzie sprzedany do innych państw i filmy historyczne po prostu się sprzedają. Także mam nadzieję, że nie tylko poprzez naprawdę ogromną, gigantyczną oglądalność, której ja w żadnym wypadku się nie spodziewałem, ale także poprzez sprzedaż praw do tego filmu przynajmniej duża część pieniędzy zostanie odrobiona. A no zapowiadam, mogę to powiedzieć, ponieważ prawa do 906 zostały kupione, że mam nadzieję, że po prostu powstanie kolejna część. Przepraszam bardzo, ale jeszcze ostatnie pytanie, takie krótkie, bo tu było parę porównań akurat zrobionych, że jeśli chodzi o bohatera naszego. Czy można go przyrównać, pana Jaroszyńskiego, do Maska? Czy to jest nadużycie? To jest moje w tym pytaniu. Ja bym się bał takich porównań, bo to jednak różne epoki. Różne epoki, różne wyzwania. Nie, wie pan, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Wiem jedno. To, że mówię o tym, że był wizjonerem Jaroszyński, wynika z tego, że ludzie z reguły w trudnych sytuacjach finansowych się zwijają do siebie, ochronić, przetrwać. Karol Jaroszyński uważał i słusznie, że czas kryzysu to jest czas inwestycji. Wtedy należy inwestować najwięcej jak się da, brać pożyczki i inwestować, bo to przynosi pracę, bo to przynosi w dłuższej perspektywie ogromne zyski i tak dalej, i tak dalej. Więc w tym wymiarze, jak powiadam, był wizjonerem. Musk jest w innej skali, zupełnie to jest inna rzeczywistość. Nie, ja bym się bał bardzo takich porównań. W takim razie ja jeszcze mam dwa pytania. Po pierwsze, jak ty potrafisz tak intensywnie te książki pisać i tak często nową książkę na rynek wypuszczać, ponieważ no, jako osoba trochę pisząca, to jestem ciekawa, czy to sobie tak narzucasz jakąś dyscyplinę, że codziennie od 9 do 17, czy tylko wtedy, jak przyjdzie ci jakaś wena i jakiś pomysł. Jak to się dzieje, że tak z szybkością Balzaka to Po pierwsze, robisz. W zeszłym roku nie wydałem książki. Powtórę. Ale ja jeszcze mam jedno pytanie. Tak, zaraz ci pozwolę mówić. Powtórę, nie wierzę w żadną wenę, tylko w pewną konsekwencję i pracowitość w przypadku prozaików, żeby była jasność. I jest tak faktycznie, że jeżeli zaczynam pisać, to czy to jest świątek, piątek, niedziela, Wielkanoc czy Nowy Rok, to i tak swoją normę mam do wyrobienia i piszę po prostu. Nie od piątej rano i nawet to w ogóle pora nie ma znaczenia dla mnie. Jest tak, że co więcej, nawet ludzie, którzy mnie znają, wiedzą o tym, że mnie można przerwać w trakcie pisania, że to może być, nie wiem, godzina poświęcona na co innego. Natomiast ja mam pewną swoją normę do odrobienia i wiem, że muszę. I jeżeli trzeba, to będę siedział do czwartej nad ranem, ale aż to zrobię po prostu. Niewątpliwie pisanie prozy to jest rzemiosło i ono wymaga szalonej konsekwencji, szalonej po prostu. Żeby była też jasność, ja piszę taką powieść krótko. To się zamyka z reguły w 2-3 miesiącach. Ale oczywiście to nie oznacza, że tyle trwa pisanie takiej książki. No bo mnie się czasami zdarza latami zbierać informacje, układać je, gdzieś tam w głowie mieć pewne przemyślenia. Ja mówię o samym procesie pisania.
ale no bez konsekwencji w pisaniu, no to, no to bardzo, bardzo cienko, ale też powiem tak, że jak skończę pisać taką książkę, to jestem tak potwornie umęczony psychicznie, że nie mam ochoty, w ogóle no pluję na pisanie i nie chcę mi się, a co tydzień muszę napisać jakąś choćby recenzję, no bo takie mam zobowiązania. Z przyjemnością oczywiście robię audycje radiowe, ale samego pisania to najchętniej później przez rok w ogóle bym nie dotykał, nie stukał w te klawisze. No ale przychodzi taki moment, kiedy wiem, że już mam usiąść i tyle. No. A jeszcze chciałam zapytać o polowanie na ćmy pod kątem takich dosyć brutalnych scen, które tam się znalazły. I nawet jak ty tu wspomniałeś... Brutalne to dopiero będą. Jak wspomniałeś o Filmwebie, to tam nawet, mimo że to głównie tam komentują ludzie młodzi, to jest taki wątek, który jest poświęcony temu, że to jednak telewizja publiczna i że ostatnio taka brutalizacja w tych serialach, że tyle scen takich bardzo, bardzo ostrych, bardzo krwawych i bardzo dużo przemocy. I czy ciebie to nie razi w odniesieniu do tego serialu? Ale myślisz o tych komentarzach? Bo ja... mnie w ogóle nie razi, bo ja ich nie czytam. Nie. Ja myślę o tym, o przełożeniu twojej prozy na język filmu. Odpowiadam tak. Po pierwsze, kiedy się sprzedaje prawa do książki, no to się w gruncie rzeczy człowiek pozbywa prawa do jakichkolwiek interwencji. Dobrze, jeżeli ma, tak jak ja miałem, dobre relacje z producentem, bo wtedy coś tam można wygrać, ale nie zawsze, nie w każdych okolicznościach. Mogą po prostu wzruszyć ramionami, powiedzieć, tak ma być i koniec. Czy mnie razi? Ja myślę, że nieźle znam rzeczywistość Warszawy 905 roku, późniejszych. Naprawdę państwo nie macie nawet wyobrażenia, jak brutalna potrafiła być Warszawa w tamtych czasach. I tam naprawdę są rzeczywiste sceny porwań kobiet z ulicy i wysyłania ich do Argentyny czy Brazylii, gdzie no musiały służyć swoim ciałem. To są rzeczywiste zdarzenia. To nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem. No, na to są tysiące świadectw. I co, i mamy fałszować rzeczywistość? Nie, no tak było. W związku z tym ja mam wrażenie, że tę rzeczywistość należy pokazać. Jak powiedziałem, tych brutalnych scen to się dopiero doczekasz. Bo pogrom Alfonsów, tak się nazywa to zdarzenie wśród historyków. To był bardzo krótki epizod, ale bardzo brutalny, bardzo. Łącznie z wyrzucaniem tychże Alfonsów i prostytutek przez okna z wysokości. Ginęli ludzie przecież, mordowano ich w sposób szalenie brutalny, więc no tak było. No, więc dlaczego mamy tego nie pokazać? No to czas już chyba i myślę sobie co więcej, że nawet jeżeli są jakieś tam głosy pojedyncze, bo nie sądzę, żeby to była masówka, to raczej ludzie chcą poznać rzeczywistość. Więc to, no to dobrze, że ona będzie pokazana. I dobrze, że będzie poznana. Panie Wacławie, bardzo dziękujemy. Raz jeszcze, proszę państwa, proszę o brawa. Bardzo dziękuję. Tak jak powiedziałem, zostały 3 egzemplarze. Kto pierwszy, ten lepszy.